O, jak sobota, to tylko do Pawia. Zapraszam. Jak sobota, tylko do Pawia. Do zapłacenia jest 4,99. Reszty mogę być winny 4 dychy? Dzień dobry, cześć i czołem was. Bardzo serdecznie, ja jestem Paweł, a dzisiaj, moi drodzy, Supermarket Simulator. Simulator. Moi drodzy, oczywiście gramy, gdyż iż ponieważ, albowiem poprosiliście, żebym spróbował swoich sił właśnie w tej grze. Jest dość nowy tytuł, widziałem. I przede wszystkim ciągle rozwijając się w wersji wczesnego dostępu. Więc gdzieś tam co chwilę jakieś nowe rzeczy się pojawiają. Zakładam, że jesteście pewnie już specami w tym tytule, w tej grze, w rozwijaniu supermarketu. Także będę oczywiście prosił, żebyście mi tutaj podpowiadali. A jakbyście chcieli więcej niż jeden odcinek, to dajcie znać. Dobra, słuchajcie. O, stój, klient uciekł. No, taki piękny klient. Chyba musiał być bogaty. Ale ogólnie zauważyłem, że chyba wszystkie samochody brzmią dokładnie tak samo, chyba na tym samym silniku są zrobione. Dobra, słuchajcie, moi drodzy, jak sobota, to do mnie oczywiście. Mój supermarket, myślę, że trzeba jakoś będzie nazwać. Więc może od Pawła Paw. Tak był koteł, pieseł, Paw. Eł. Więc Paw. No. Zamknięte, idź do Pawia. O, tak, dobra. Czy do rowerki można jeździć? Pewnie nie, dobra. Co my tu mamy? Order goods using your computer. No dobrze, no to w takim razie zamówmy jakiś towar. Mogę zamknąć te drzwi tutaj, czy muszą być otwarte? Muszą być otwarte, oczywiście ktoś się zesrał pewnie w środku, dlatego wietrzymy. Albo coś tam zdechło, nie? Dobra. Czyli tak. Market. Nie możemy sobie coś zamówić. Możemy zamówić szafeczki. Okej. Okay. Możemy zamówić produkty. Okej. Okay. Więc zamówmy sobie jakieś chyba te podstawowe produkty. Ile w ogóle mam kasy? 50 dolców mam? Otwieram sklep. 50 dolców? Co? No dobra. No to tak trochę słabo, nie? Ogólnie tu widzę, to jest po 12. No dobra, to zróbmy tak. Weźmy sobie to. To. Aha, już mam full. No to na pewno kupię chleb i kupię te płatki, nie? No bo to na pewno będzie coś, co pewnie zejdzie. Więc kupmy, oczywiście. Dobra. Pudełka właśnie dotarły? Gdzie pudełka dotarły? Poważnie, zostawili je na samym środku. Przepraszam, ale to tak słabo trochę. Dobra, czyli to jest chlebek tostowy chyba. Ten chlebek tostowy gdzieś mamy tutaj sobie ten. Otworzyć mam to. Otwieram, dobra. I tu mamy umieścić coś? Dobrze, czekajcie, to w takim razie okej. Okay. Okej. Okay. Dobra, 12 tych. To jest do wyrzucenia, tak? Do kosza, proszę cię, do kosza, nie będę do kosza wyrzucał, wypad z tym. Dobra. Do kosza mam wyrzucić. Też pomysł. Dobra, otwórzmy w takim razie. Tu mamy te kartony z tym. Dobra, no to dajmy sobie tutaj obok. O nie. Czy wam się wydaje, że tutaj ogólnie... Czy mogę kucać? Nie mogę kucać. To ogólnie jest tak jakby... Ten miś, to mi się tak kojarzy bardzo źle z takim... pewnym berem, ale dobra. O. I to jest, nie? Nie, chyba nie, bo tu jednak muszę... dobra, no to muszę tu wrzucić. Ale już później nie będę musiał wrzucać, jak skończy się tutorial. Będę tutaj wywalał wszystko. Dobra, muszę ustalić cenę. Dobrze, no to zobaczmy w takim razie cenę. Dobra. Średni 99, market price. 3,96. Okej, okay. Czyli muszę więcej dać, tak? No to dajmy te 4... 4... Nie, dobra, dajmy konkretną przebitkę, najpierw zrobimy promocję. W sumie dobra, dodajmy 9,99. O. Pewnie, że tak. A tutaj ustal cenę. Proszę bardzo, proszę bardzo. Cyk. 9. Dawaj też 9,99. Ja nie mogę wpisać kwoty tutaj. Nie mogę wpisać kwoty, co się dzieje? 9,99. O, proszę bardzo. Tak się zarabia, słuchajcie. Tak się właśnie zarabia. Okej, otwieramy sklep. O, jak sobota, to tylko do Pawia. Zapraszam. Jak sobota, tylko do Pawia. Zapraszam.
Co zbyt expensive? To jest premium, to jest chleb tostowy premium, typie. Nie znasz się. No. Nie znają się normalnie. Co za ludek. Dobra, obniżymy troszeczkę. To zróbmy w takim bądź razie... No dobra, obniżmy tam do 6,99. Śmieszna cena, 6,99. Proszę bardzo. No i tutaj też obniżmy w takim razie, bo to pewnie też będzie za... Nie, czekaj, tutaj average cost jest 2. Nie, to spoko, to zostawmy tak. O, dobra, widzę, że to tak robotycznie chodzą. Co za drogie? Co? Jesteście jacyś potrzebani chyba. No dobra, no to zróbmy promocję. No dobra, to zróbmy tak. O. Średni koszt to tak było. Cyk. Ja widzę, że to jest średni koszt. No co się... To są premium przedmioty przecież. To Tony Hawk i ten... I papież w ogóle takich jadł. Co za ludzie. Dobra, to zróbmy o 2 więcej, zobaczmy. To zróbmy o 4. Zobaczmy, czy o 2 więcej zapłacą. Dawaj, chodź. No ty jesteś bogaty, ty dasz radę, nie? No, widziałem cię. No dobra, dobra. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, witamy w Pawiu. Proszę nie puszczać Pawia, w razie czego nigdzie żadnego. Dzień dobry. I teraz tak. Proszę bardzo, ma pan kartę rodzinkę? Gotówką. Dobra. Okej. Co my tu mamy? Otrzymałem 5 dyszek. Do zapłacenia jest 4,99. Reszty... Mogę być winny 4 dychy? No dobra, no to w takim bądź razie... O. A piątaka mogę być winny? Nie, nie mogę być pewnie winny piątaka. Ja cię kręcę. Tak? Już? Halo? To tu, coś mam tutaj bez... A, to approve, dobra. Same biznesmeny, widzicie? Sami klienci premium tu przychodzą. Tylko premium klient tu przyłazi. No już biorę, już biorę. Ma pan kartę, rodzinkę? To jest karta rodzinka, kartą? A to będę prowizję płacił pewnie. Ile mam? 10, jest tak? 10, a mogę tym wpisywać? Mogę wpisywać, 97. Dobrze. A ty co? Coś ty za... To jakiś, to wygląda jak, trochę jak Spider. Nie, dziwny jakiś koleś. Kartą? Dobra, wiesz, daj. Ile? 4,99, dobra. 4,99. Dzień dobry, witamy w Pawiu. Ma pani kartę nierodzinną? Muszę jakąś kartę wymyślić sobie. Lojalnościową. Nie, czekaj, o, kartę Pawia może. O, widzicie? To są biznesmeny. I wszyscy kartą, ja to lubię. Kartą ja lubię. Proszę bardzo. O, a to jest Punisher. Ej, totalnie, słuchajcie, dzień dobry pani Punisher, proszę mi nie robić krzywdy. Witamy w Pawiu. O. 12,90, proszę bardzo. Dobra. Już odchodzę od tej kasy teraz. Dobra. O, przyszedł, ale same biznesmeny przychodzą, patrzcie. Dobra, ja ogólnie cenę mam za niską, bo oni to kupują, więc to mogę podnieść na pewno. Więc dajmy 3,99. I tutaj dajmy 4, to dajmy 5,99. Dalej biorą, dobrze, dobrze, widzicie? Na Pawiu teraz ten, i teraz to będzie 4,99 czy nie? Panie, tu co nie cena niedobra jest? Chyba też nie mogę podnieść ceny i mu dać drożej, nie? Dobra, ile mi tu dał? A, równo, 0,0, no to spoko. Czekajcie, prób. Pyk, pyk, pyk. Ile mi tu? Dwójkę. A mogę dać tak, czekajcie, mogę tą dwójkę wisieć? Pewnie nie. No dobra. Masz. Cyk. I czy... Ona... Co jest grane? Ej, ja nic nie skasowałem chyba. Czekajcie, skasowałem coś czy nie? Teraz dobra, skasowałem. Dobra, daj mi tutaj, no. Teraz zobacz, czy tutaj położę? Nie, jest, okej, okay, dobra.
Dobra, ale oni dalej kupują, więc słuchajcie, ja tu muszę wziąć za chwilę podnieść ceny, bo mój sklep chyba się rozeszło, że tutaj papież kupował. Czekaj, czekaj. 4,99. Okej. Okay. Co, dzwonisz? Zaraz zadzwonię, typiaro jedna. Czekaj, no. Już. Dzień dobry, witamy w pubiu. O, jest... 96... Jesteś jakaś... Porąbało cię? Kupujesz za 3,99 i chcesz, żebym ci wydał... Co ty rozmieniać chcesz w ogóle u mnie? No, dobra. Ja nie mogę. 50... 7, 90... 6 i cyk. Wypadł, żebym ci tu już nie widział. Dzień dobry panu. Widział pan, jaki przeszczep przyszedł? Masakra, nie? Co za typiara. Dobra, co to mi, co mi tutaj plujesz? Coś tam widzieliście? Tam było minus jeden. Dobra, zamykamy, bo chyba mi się skończył towar. Okej, okay. Zamknięte. No. Dobra, musimy zamówić towar w takim bądź razie. Dobra, zobaczmy, co by tu zamówić. Mam teraz stówę, więc mogę zamówić troszkę więcej. Na pewno to, bo to się sprzedawało, czyli te czokopiki. Ten chlebiak tostowy. Ale bym może dorzucił jeszcze coś dodatkowo. Nie, słuchajcie, polecimy po prostu podwójnie. O, dokładnie. Polecimy podwójnie, słuchajcie. O, tylko dobrą cenę muszę wrzucić tym razem. Bo widać, że chyba tutaj jakoś pykło dobrze. Dobra, daj mi to. Teraz tu porozkładamy chlebek, proszę bardzo. Okej. I teraz mogę to chyba wyrzucić, nie muszę wyrzucać do kosza, także wywalę to po prostu tak, o. I teraz tutaj jeszcze sobie to otworzymy, tutaj też damy. O. I tutaj jeszcze musimy wziąć tutaj paczuszkę. I tu ja światło w ogóle... Mam tu w ogóle światło? Chyba trzeba z tyłu włączyć, coś podejrzewam. Nie, ty weź to zabierz, kurczę. Nie ta półka. Dobra, czekajcie, tutaj chyba muszę włączyć sobie światełko, nie? Pewnie, że tak. Dobra, bo to jest taki sklep całodobowy, bym powiedział. Także ja po prostu zawalam, zapierdzielam cały dzień i całą noc. Po prostu, pewnie, że tak. Dobra, tylko czekajcie, teraz tak, to jest 5,99, ja bym tutaj zwiększył do 6,99, bo wtedy i tak przy tej kwocie kupowali. I tu zwiększyłem do 4, tu damy 5,99, o. Czyli profit 5. Okej, okay, dobra, zobaczymy w takim razie, czekajcie, tutaj jest... Market price? 8? Dobra. Okej, okay, otwórzmy. Chodźcie. Zapraszam, dzień dobry, znowu tutaj papieskie mam tutaj, takie specjalne. Oczywiście, takie premium. Dzień dobry. Dzień dobry. Bierze. Bierze, ej, no patrzcie, widzicie. Dzień dobry, witam w pubiu. Widzę, bracia bliźniacy przyszli. Gotóweczką, dobra. Piątaka reszty, tak? Dobra, trzymaj. Dzień dobry, witam w pubiu, brata bliźniaka. Co, mam 37 ci wydać? Dobrze, wydam ci ty. Ostatni raz. I ile piątaka tutaj? 5 centów. Masz. Idź, idź hopie i... Dobra. Okej, okay. Słuchajcie, moi drodzy, zobaczmy sobie tutaj, tu mamy konto jakieś bankowe, w ogóle to jest chyba jakiś Windows Vista. Nie no, żartuję, to jest chyba już dziesiątka, jak patrząc po tym tutaj. Także jak tutaj nowocześnie mam. O. A tutaj samochody, te kartony rozjeżdżają, czy nie? Będzie taki bubble tutaj, czy nie? Myślę, że to jest wieczór. A to co, to już teraz klientów nie będzie, bo wieczór jest? No chyba żartujecie sobie. W nocy nikt nie przyjdzie po jakiś ten małpeczkę albo coś? No małpeczek nie mam akurat, no ale... Ej, dobra, jest lipa, nie? Bo nie ma nikogo. Muszę chyba zamknąć, bo wszyscy w ogóle... Dobra, poszli do dom. No to finiszujemy ten dzień, słuchajcie. Okej. Okay. Total profit minus... Dobra, spokojnie, dawaj następny dzień.
A muszę jeszcze płacić o rachunki za prąd? Żartujecie sobie? Otwórz, otwórz to hopie. Lecimy, dawaj tu następny ten, dawaj tu klientele. Wyjdzie jakiś. Dzień dobry, jak sobota, to tylko do Pawia, zapraszamy. Promocyjne ceny, wygórowane. Kup jeden, zapłać za dwa. Proszę. Dzień dobry, witam w Pawiu. Dzisiaj mamy promocję. Co za drogi! Ja cię, dobra. O. A tu? Te ceny się zmieniają cały czas. Dobra, to dajmy może 8,99 tutaj już. Bo tutaj jest 5. Zaraz muszę właśnie wyczaić, o ile więcej mogę dać. O ile mogę zrobić przybitkę, o ile będą w stanie po prostu kupić, nie? Dobra, zobaczymy zaraz tutaj. No. Jakiś pan tutaj... O, jaki pan elegancki. Dzień dobry panu. Tutaj do środka zapraszam. Właź do środka, albo ci przywalę. Dawaj. I kup coś. Widzicie? Dobra, 4. Czekajcie, ile tu jest więcej? 8, czyli o 6. Nie, czekajcie, 5. 3 więcej. A tu ile mam więcej? O 1 więcej. O, dobra, tu jest jednak ten, to muszę dać 5,99. A tutaj też wzięło, więc weźmiemy 99. 99! O. Dobra. Dzień dobry, witamy w Pawiu, proszę bardzo. Kartą, oczywiście, proszę bardzo, już tutaj, pyk, pyk. Dzień dobry. O. Karta rowerowa jest? Będzie promocja. Nie ma? To wypad. No to jak jesteś co, za drogo dla ciebie, to wypad, biedaku jeden, ty. No. O, tu idzie, o, bodyguard. Co za drogie? Co? To są premium sprzęty. Ja cię poważnie. Dobra, zejdźmy do ten, czyli Profit 6. Tu jest za drogą, to te 4. Dobra, kurczę, no to byli chyba ochroniarze od kaczorka jakiegoś. Tak wyglądali troszeczkę. Dobra, tutaj idzie, tutaj, dobra. Zapraszam w takim razie tutaj. A tu jeszcze sobie zerknę, mogę tu? Storage. A tu jest zamknięte. Chyba nie mogę tutaj, chyba to muszę wynająć czy coś. Dzień dobry, zapraszam, zapraszam. O! A ty nie wejdziesz? No. Dzień dobry pani, proszę Taylor Swift przyszła! Pani Taylor Swift jest! Za drogo dla niej. Za drogo dla pani Taylor Swift? No chyba cię poczepało. No dobra. Cena się chyba zmieniła czy coś. No dobra, no to dajmy te... Nie, zostawmy te 4. Dobra. Ktoś kupi, nie? Ktoś kupi przecież. Dawaj gotóweczkę. Super. Elegancko. Dzień dobry, dzień dobry. No. Nie, no elegancko, słuchajcie. Co za czokopik za drogi jest? Bo co? Bo misio jakiś zboczony tam widzisz? Zboczonego misia i ci co? Dobra, upuszczę cenę. Tutaj było git chyba. Tu tylko Taylor Swift nie mogła kupić. Dobra, jednak chyba jednak dobra. Okej, no to dajmy tak. Idźmy w ilość. I tutaj też czekajcie, tu musimy dać tak. Bierzesz? A to weźmiesz? Weźmiesz. Jak to wzięłaś, to i to weźmiesz. Dobra, już jestem. Dzień dobry, karta rowerowa. No i co mam ci? Kupię! Czym ty zapłaciłeś? Ile tyś normalnie tutaj machnął? Wiesz to, idź wypad. Dzień dobry pani, dzień dobry. Kartą, dobra, już gdzieś przeciągnę ją w takim bądź razie. Dobra, pop, proszę bardzo. Co to? Ej, to wygląda jak jakaś nauczycielka. Czy wam też to przypomina jakąś nauczycielkę? Ale dużo kupuję. Dobrze, bardzo ładnie. Bardzo ładnie, tylko tak dalej. Proszę bardzo. Tutaj też, dobrze. Już, kartą oczywiście. Jeszcze się uśmiechać powinien, zapomniałem. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Witamy w Pawiu. 14,97, już, masz.
Dobra, zostały jeszcze trzy ludki do tego ogarnięcia. No, no, proszę brać. Proszę śmiało brać. Promocja jest. Kup jeden w cenie dwóch. A drugi dostaniesz gratis. Dobra. Aha. Piątaka. I trzy. No w ogóle chyba tutaj mam wrażenie, że w tej kasie, że tak powiem, drobne się w ogóle nie kończą, nie? Dobra, i tutaj mamy, co tu mamy do rozdania? Oj! No takich klientów to się ceni, słuchajcie, którzy po prostu dają odliczone. To jest po prostu ekstra super wypas. Dobra, w międzyczasie ja sobie wezmę tutaj, zamówię jeszcze w takim razie w markecie. Bo tu mi się już chyba kończy. Ja bym zamówił też jakieś dodatkowe rzeczy. Więc na przykład olej. Olej, tutaj cukier drogi będzie, nie? To weźmy sobie jeszcze to, to i to. I domówimy jeszcze to i to. Super. Dobra, zamówione. O, czekajcie, przepraszam, już włączam światło. I tak się ściemniło nagle, chwila, moment, nie? O, dzień dobry, a pani to bluzki chyba zapomniała, co? Ewidentnie. Dobra. Na biednie się ubrała jakoś tak bardzo. O, tu jeszcze przychodzą. Mamy, że tam nie będą mi kradli, co? O, dobra, już, spokojnie. Co za drogo? Ej, to jak za drogo, to wypadł. Tam są drzwi. No. Dobra, proszę bardzo. Proszę bardzo. O, mogę kupić licencję używając komputera! No i tak zrobię oczywiście. Oczywiście tak zrobię i chyba podejrzewam, o jaką licencję chodzi. Pewnie o fajne napoje. Dobra, czekajcie. Użyć mogę komputer, żeby kupić licencję. Management. Product license. Co, butelkowana woda? Co? To trzeba kupić za... Chwila, moment. Kupić licencję na wodę? Żeby sprzedawać wodę? Licencję to się kupuje na porządne właśnie, jakieś takie dodatkowo oprocentowane napoje. Gdzie na wodę? No porąbało ich chyba. Dobra, zobaczmy tutaj jeszcze, co my tu mamy. Okej, możemy rozwinąć wielkość sklepu. No dobra, no klient, no ja tu Facebooka przeglądam, hopie, kobito. Już, co się nie cierpi? No i co tak pyszczysz? No. I ile? Dwa, tak? Dobra, proszę bardzo. Trzymaj i wypadł. Dobra, ogólnie, bo już chyba tutaj zamknę. Bo już i tak jest wieczór. No. I tutaj muszę w ogóle uzupełniać towar, nie? Więc tutaj muszę uzupełnić półeczki. Dobra. Tutaj tak samo, tutaj te półeczki trzeba będzie uzupełnić. A, tu jeszcze. Nie tu, dawaj do góry. O. Dobra. Czekajcie, czy ja nie wywalim z tego, znaczy pełnego kartonu? Chyba nie. Dobra. Susu jakieś mam. Czekajcie, to dajmy sobie to tu. Czyli cukier. Przez łeb mu przewaliłem. Dobra, to jest chyba tutaj z boczku, tak damy. O. Czekajcie, bo to trochę za ten, to na drugą stronę ulicy to poprzerzucam po prostu. O, dobra. Za zaśmiecanie chyba mi nie dadzą jakieś kary, co? I tutaj coś jeszcze dostałem, czekajcie, to tam tutaj, o. Dobra, i mam kupić w ogóle licencję. Tylko ta licencja kosztuje strasznie dużo. Ale dobra, muszę kupić jakąś licencję, więc licencję. Tą za 200? Kurczę, nie kupię nawet tą za 200, nie? Może to są licencje w ogóle za 65 tysięcy licencja. Za jakieś łyskacze i tak dalej. I no, idźcie mi z tym, naprawdę. Lipa jak nie wiem. No dobra. A tu jeszcze mam, czekajcie, paczkę z olejem. No właśnie, dobrze. Muszę to rzucać na ulicę. Zdecydowanie. Dobra, dajmy tutaj ten olej. Okej.
Dobra. No to co? Aha, czekajcie, ceny tu trzeba ustalić jeszcze, właśnie. No to przeciętnie 4, no to tam dałem, no to czekajcie, ile tu było? 4 więcej, 2 więcej. No to dajmy tutaj 6. 6,99 bym tu dał. 6,99. Pyk. Myślę, że będzie git. Tutaj 3 jest średnia cena, no to dajmy sobie tam 5. Napiszcie w komentarzach w ogóle, jakie ceny, o ile wyżej kupują. Jeżeli chodzi o cenę. Okej. Ale wiadomo, że trzeba na tym zarobić, nie? Dobra, dajmy sobie tutaj może te 7,99, bo olej to droga rzecz. Okej. Dobra, słuchajcie moi drodzy, ja myślę, że tym symbolicznym akcentem kończymy ten odcinek. Dajcie znać, czy chcecie więcej. I przede wszystkim, co z tymi kartonami robisz tutaj? Czy je normalnie wyrzucać mogę legalnie? Czy do śmietnika muszą trafiać? Dajcie znać. Dzięki, trzymajcie się, hejos!